I witamy tam gorąco w kolejnym programie Bitcoin Phoenix. Dzień dobry, Krypto. Mamy wiadomości na 10 marca 2019 roku. Dzień dobry, Krypto. Znowuż z wiadomościami. A więc, żeby już tutaj się nie zatrzymywać dłużej, wiem, że niedziela jest od chill outu. Dlatego mam nadzieję, że ta krótka audycja, Dzień dobry, Krypto, będzie dla Was. A my powrócimy z kolejną już w następnych paru godzinach, żebyście mieli oczywiście coś na. Poniedziałek rano, w drodze do pracy. No i spojrzmy na coin paprykę 133 miliardy dolarów, czyli o niecałe 0,76% w dół. Bitcoin 3928 dolarów. Także widzimy, że tutaj też za dużo się nie zmieniło. Teta plus 35% w ostatnich 24 godzinach. Cash plus 29% i Steam plus 20%. Jeszcze Cosmo-coin widzimy na Samsungu. Jest dostępny Cosmocoin i plus 20%. Teraz sprawdźmy te projekty, które sobie najgorzej poradziły: Project Pay albo Pay to jest minus 11%, KuCoin, Shares minus 8%, i RavenCoin albo RavenCoin minus 8%. Widzimy, że EngineCoin no w końcu musi tutaj zaliczyć te pierwsze spadki: minus 7,87, 136% w 7 dni. Teraz polscy YouTuberzy KryptoKamikaze, pracownik Rypple mówi co wie o XRP, Ripple i BTC. Tuż za nim mamy krypto raport, crypto kalendarz 8 marca 2019 roku. Litecoin, Lisk, Ethereum, Binance Coin i NEO. Tuż za nim mamy Instytut Kryptografii. Jak się rozliczyć z kryptowalut za rok 2018. O, Przynajmniej macie po polsku. Zapraszam na Instytut Kryptografii. Encyklopedia kryptowalut 18 marca. Kolejne Silesia blockchain meetup. Zapraszam. I jeszcze na końcu mamy tutaj Krypto Masters. Wielkie kryptowalutowe oszustwo. Wmieszany Sylwester Suszek i Kuba Wojewódzki. OK, mamy wszystkich. Teraz przechodzimy do wiadomości. CCN informuje o 14 letnim programie Winrar, który jest tutaj problemem. Jeżeli chodzi o no ktoś może was, wasze ukraść kryptowaluty. Dlaczego tak się dzieje? Jeżeli macie stary Winrar zainstalowany u siebie na komputerze, to jeżeli odpalicie nie najnowszą wersję a jedną ze starszych to możecie no, w tym momencie dostać na swój komputer program który się otwiera przy kolejnym starcie Windowsa. I jeżeli będziecie mieć reboot systemu to wtedy przy ponownym uruchomieniu właśnie się zainstaluje ten plik który nie jest tutaj zaciekawy, Dzięki któremu możecie nawet stracić wszystkie kryptowaluty na swoim komputerze. Także już Winrar wyszedł z inicjatywą do ludzi, już nie ma go. Jeżeli ściągniecie najnowszego Winrara ze strony producenta, nie ma tego problemu. Czyli najlepiej zainstalować Winrar 5.70 i wtedy wiecie, że nie macie nic tutaj w waszym komputerze niepowołanego. A problem był właśnie w tych plikach UNASEF DLL, który w ogóle nie ma Winrar dostępu od... 2005 roku, gdzie już nie saportują tego modelu plików czy technologii. Także WinRar 570 instalujemy, żeby nie mieć tutaj problemu. Bitka.pl mówi o liderach kryptowalut OneCoin. Wyprali ponad 1,2 miliarda dolarów. Wow. Zgodnie z doniesieniami za oceanu, liderzy piramidy finansowej OneCoin otrzymali w tym tygodniu szereg zarzutów w związku z licznymi oszustwami finansowymi. Manhatańska prokuratura ogłosiła wczoraj, że. Organy rządowe oskarżyły dwóch obywateli Bułgarii i założycieli projektu OneCoin. Są oni podejrzewani o prowadzenie kryptowalutowej piramidy finansowej o szacowanej wartości ponad miliarda dolarów, jak podaje prokuratora założycie projektu, Konstantin Ignatow znajduje się aktualnie w areszcie. Świat kryptowalut stworzył możliwość dla rozwoju piramid finansowych, opartych o tworzenie tokenów określanych mianem zdecentralizowanych walut przyszłości. W większości przypadków tokeny te nie posiadały najbardziej podstawowych fundamentów technicznych, aby mogły być nazwane mianem kryptowaluty. OneCoin to popularny projekt kryptowalutowy uznawany za jedną z najważniejszych piramid finansowych rynku walut cyfrowych. Projekt stanowił pasmo kontrowersji oraz udowodnionych oszustw finansowych. Firmę prowadził Konstantin Ignatow oraz jego siostra Ruja Ignatow o pseudonimie Crypto Queen. Rodzeństwo oskarżono o wyłudzenie pieniędzy od inwestorów, którzy w ramach programu lojalnościowego wymagali dużych zysków i niskie ryzyka inwestycyjnego. Tym tym powinno się tutaj zapalić 15 tysięcy lampek. Tak, o, takie tylko słyszymy. Duże zyski i niskie ryzyko. Hmm. Gdzie to tutaj jest? Tylko w piramidach finansowych. Według amerykańskiego wymiaru sprawiedliwości większość pieniędzy spółki, około 1,2 miliarda dolarów, przeprano na arenie międzynarodowej przez 21 krajów. W oparciu o dane finansowe firmy prokuratura ustaliła wysokość zysku operacyjnego spółki, który mógł wynieść nawet 3,35 miliarda euro do czasu zakończenia działalności firmy, w 2016 roku. No i proszę zauważyć, OneCoin, właśnie to te dwie osoby. Ciekawie, bułgarska ekipa. Pamiętajcie, że będzie takich jeszcze wiele, i jeżeli ktoś obiec obiecuje na stopę procentową dzienną, niech Wam się tutaj pozapalają wszystkie rzeczy, jakie tylko możliwe, i zastanówcie się dwa razy. Możliwe, że jesteście na początku piramidy i zarobicie przez pierwszy tydzień, dwa, ale skąd możecie wiedzieć? Jak szybko takie coś padnie? Bitcoin Private, widzimy, że tutaj będzie się prawdopodobnie sądził z HitBTC. Zgadnijcie, ile zapłacili za możliwość dostania się na HitBTC? Pół miliona dolarów Bitcoin Private, tak? Dokładnie dodają tutaj list, co tutaj się wydarzyło od, yy, yy, można powiedzieć, yy, firmy prawniczej, gdzie zostaje ten list wysłany do HitBTC, gdzie z ich strony tutaj wynika, wszystko było zapięte. Na ostatni guzik. Problem zaczął się pojawiać przy forku Bitcoin Private i tutaj HitBTC, Hit no niestety, zakończyła działalność z właśnie Bitcoin Private, czyli już nie ma na HitBTC Bitcoin Private. Także widzimy, że niektóre projekty, no, muszą tutaj grube pieniądze zapłacić, żeby być wylistowani, a HitBTC nie cieszy się ciekawą popularnością, jeżeli chodzi o projekty, które chcą być tam wylistowane swoją drogą. Kiedyś nawet miał zataczkę z, nią, z nimi chyba, o ile dobrze pamiętam, John McAfee, gdzie też mieli problem właśnie z tą giełdą. Także swoją drogą jestem ciekaw, kto w ogóle inwestuje w Bitcoin Private, skoro można to określić tylko takim zdjęciem. BTC fork, fork, fork. Wszyscy ściągają od BTC praktycznie. Na Cointelegraph możemy przeczytać, że NEM będzie miał tutaj restrukturyzację blockchaina. Dlaczego? Finansowe powody. Także nie radzą sobie tutaj finansowo w ostatnich czasach i 210 milionów XEM token z ich e, takiego funduszu e, rezerwowego będą przeznaczone. To jest wartość około 8,7 miliona dolarów. Będą tutaj przeznaczone na firmę, na przetrwanie firmy w tych trudnych czasach. Także jeżeli ktoś z was manem, uważajcie, bo jeżeli takie rzeczy się dzieją w takich czasach, to nie powinno. Mieć to w ogóle miejsce, bo dobry projekt powinien się obronić w beście, w hoście i nawet jeżeli coś się dzieje na rynkach nieciekawego z innej strony. CCN mówi o tym, że Satoshi, w cudzysłowie, Craig Wright mówi o tym, że może zniszczyć anonimowe Monero i Zcash. Wie jak to zrobić, ale po prostu nie może tego ujawnić, tylko dlatego, że będzie tutaj prawnie obarczony wtedy, ale jest możliwość odtajnienia. Transakcji Monero i Zikash, Także on tutaj to uważa na jednym z tygodniowych audycji CCN. Dowiadujemy się właśnie o tym, że jest to możliwe. Od doktora Brighta, który mówi, że tutaj jest to do złamania. Dokładnie tutaj mówi, jeżeli masz prywatną monetę, to jest na takiej samej podstawie, jakbyś był na Times Square i też chciałbyś być prywatny, ale miałbyś swoje spodnie ściągnięte do kolan. Tutaj dokładnie to opisuje, ale tutaj zastanawiam się też y, ludzie, którzy są odpowiedzialni za projekt Monero, bo przecież nie wiem czy wiecie, ale do 2017 lutego, lutego 2017 Monero nie był prywatny. I te coiny, które nie były prywatne, mogą być wyciągnięte zanim zostały miksowane. Także jest metoda na to, żeby częściowo y, sprawdzić, które monety są, które, bo nie był od samego początku prywatny. A z drugiej strony, y, dr Craig Wright, czy fake Toshi mówi o tym, że używając Monero czy innych prywatnych krypto, popełniasz no, po prostu kryminał. <laughs> Czyli nie jest to zgodne z prawem, jeżeli używasz, i to też już niedługo będzie y, uznawane przez wiele rządów, jego zdaniem, że nie będzie w końcu możliwe używania prywatnych kryptowalut. Ma to być wszystko bardziej transparentne jego zdaniem. I że będzie pierwszą osobą, która pomoże tym krajom, których jest używane krypto, prywatne, jak po prostu nie być już prywatnym coinem, czyli zdradzi tą technikę czy technologię, jak można nie mieć prywatnej krypto, jak można to wykryć w takich prywatnych projektach. Także. Hmm. No nie wiem, nie wiem, nie wiem co o tym myśleć. Wiem, że dużo ludzi używa prywatnych kryptowalut, no ale czas pokaże, czas pokaże, bo tutaj nie mamy co tutaj więcej dodawać do tego artykułu. Co Wy myślicie? Czy Monero i inne kryptowaluty będą w końcu właśnie tak zdekodowane, że będzie w końcu wiadomo, albo nie będzie można ich używać w różnych krajach? Dajcie znać w komentarzach. Cointelegraph mówi o tym, że 80% ponad 80% Ethereum jest przechowywane w 7572 adresach. I tylko 4 z tych adresów mają pomiędzy milionie a 10 milionów Ethereum. O, Roger Ver wyszedł teraz z podobną inicjatywą jak w Bitcoinie. Mamy ten Torch do podawania, czyli Lightning Torch. Teraz tutaj Roger Ver mówi, że też będą mieli u siebie w Bitcoin, Cash, Lightning Torch. Że on ma teraz w tym momencie i będzie podawał ją dalej. <laughs> Ojej. Jak nie ma co się wymyślić, to trzeba coś skopiować, pamiętajcie. sprawdźmy teraz, ile byście zarobili, albo ile procent byście zarobili, jeżeli byście zainwestowali w te firmy w 2009 roku na normalnym stock market, czyli na normalnej giełdzie. Jeżeli w 2009 roku byście zainwestowali w Netflix, plus. 6256%, Amazon 2579%, Nvidia 1715, Expedia 1, 1919, Salesforce 1907, Adobe 1418, Apple 1356, Google plus 690% i Microsoft plus 629%. Także widzicie, że idzie nawet tutaj zarobić na tych bull ranach, jeżeli chodzi o ostatni krach Światowy, zobaczcie te tylko firmy. Ile by Wam przyniosły zysku? Piękna odpowiedź Barego Silberta, bo wiemy, że znowu tutaj nasz atakuje nasz Warren Buffett, yy, Mamy najnowszą wiadomość, że Bitcoin w kolejnym wywiadzie telewizyjnym dla Warrena Buffetta jest delusion, czyli złudzeniem, i yy, przyciąga tutaj szarlatanów różnego. Pokrewieństwa, więc nadal tutaj nie ustępuje, ale pięknie odpowiedział mu Barry Silbert, jeżeli chodzi o to. A więc Buffett zainwestował w Wells Fargo, który od roku 2000, 2000 dokładnie był tutaj karany 93 razy za to, że prał brudne pieniądze lub inne nieciekawe rzeczy na kwotę około 14,8 miliarda dolarów. Także Także odpowiedź Barego Silberta na to jest, ja wezmę każdego szarlatana Bitcoina w takim bądź razie. <grych> I tu mamy dokładnie tego tweeta, którego pokazywaliśmy wcześniej. Jest Wells Fargo 14,7 miliarda dolarów, a nie mamy jeszcze tu Bank Ameryka, JP Morgan, Citigroup. Także widzicie, że nie tylko szarlatani tutaj występują w Bitcoinie. Monero miał upgrade protokołu, wszystko wyszło sukcesywnie, także bardziej tutaj będą odporni na ASIC. Będzie tutaj poprawione bezpieczeństwo i prywatność. Także mam nadzieję, że ta prywatność na takim poziomie, że dr Craig Wright albo Fake Toshi nie da rady tego złamać. Daily Hotel potwierdza 19 firm używa w tym momencie XRP, czyli X-Rapid. Mamy tutaj listę 19 firm. Nie będę już ich wszystkich czytał, albo przeczytam dla tych, którzy nas słuchają: Euro Bank, Bitrex, Bitso, Coins PH, Bitstam, Kualix, Mercury FX, Catalyst, SBI Virtual, Currencies IDT, Via America, SendFriend, Flash FX, Arington Capital, Bitru, JNFX, FT, CS, Transpay Go i R3, czyli R, czyli Corda. Brawo, XRP rośnie w siłę. No i zobaczcie, mówiliśmy przed chwilą o tych prywatnych kryptowalutach. Wiemy, że Francja już się zastanawia, czy nie zablokować po prostu prawnie prywatnych kryptowalut. Teraz mamy artykuł compary.pl. Rosja, obracanie kryptowalutami bez identyfikacji będzie nielegalne. Jak podaje serwis Izvestia, rosyjski Komitet do Spraw Rynków Finansowych rozważa wprowadzenie obowiązkowego procesu identyfikacji dla użytkowników kryptowalut. Jeżeli nie przejdziesz identyfikacji, nie będziesz mógł obracać kryptowalutami. Aha, czyli tutaj to jest w momencie identyfikacji danego użytkownika. No ale wtedy to też może mieć dodatkowe. Działanie, jeżeli chodzi o prywatne kryptowaluty, bo i tak będziesz musiał być zidentyfikowany, nawet jeżeli wysyłasz Monero. Przewodniczący komitetu Anatolii Aksakow ujawnił, że władze planują zmienić regulacje dotyczące wirtualnych pieniędzy. Mają one na celu wprowadzenie specjalnego procesu identyfikacji dla użytkowników cyfrowych aktywów finansowych, w tym kryptowalut. Wprowadzona poprawka ma całkowicie banować niezweryfikowanych użytkowników. Wymiana kryptowalut na rynku bez identyfikacji ma być nielegalna, powiedział Aksakow. Wprowadzenie tak drastycznych regulacji ma na celu przeciwdziałanie praniu pieniędzy. Czytaj w nawiasie, ale ich tu nie ma oczywiście podatki. Kryptowaluty są bowiem wykorzystywane również przez przestępców. Wprowadzenie nowych przepisów ma doprowadzić do zmniejszenia zjawiska korupcji, a także prania pieniędzy. Jednak jak do tej pory, Rosyjski Komitet Spraw Rynków Finansowych nie zaproponował jeszcze ostatecznego rozwiązania, nie ujawnił, jakby miałby wyglądać proces identyfikacji, ani kto miałby być za niego odpowiedzialny. Do komentarza na portalu Izvestia nie odniosły się jeszcze ani Bank Centralny Rosji, ani Federalna Służba Monitoringu Finansowego Federacji Rosyjskiej. Rosyjski parlament przyjmuje ustawę regulującą kryptowaluty. To już wiemy, w dniu wczorajszym rosyjski parlament przyjął ustawę regulującą kryptowaluty w, w drugim czytaniu. Ustawa o cyfrowych aktywach finansowych została co prawda zatwierdzona w pierwszym czytaniu przez już w maju ubiegłego roku, jednak zbudziła pewne obawy i sporą krytykę ze strony zarówno w branży kryptowalutowej, jak i ze strony prawodawczej. Być może na ostateczne zatwierdzenie miałby wpływ prezydent Rosji Władimir Putin, który w lutym oficjalnie nakazał, aby rząd uchwalił przepisy dotyczące rynku krypto na sesji wiosennej 2019 roku. Także widzicie, Władimir tutaj młotkiem strzeli i będzie już zatwierdzone wszystko na bank. My to robimy program o Satoshi Nakamoto, a tu ktoś go znalazł. No Zobaczcie, jest Satoshi Nakamoto jak się patrzy. Także nie wiem czego będziemy dalej szukać. Nano dodaje swój patent nowy. Widzimy, że wyszło to z Nano Labs. Także widzimy, że projekt Nano też tutaj nie śpi i patentuje swoje rzeczy. Nano Ray. Jeżeli tutaj sobie spojrzymy na te rzeczy, które one, ten patent działa, w których dziedzinach, to wiemy, że tutaj na przykład jest coś do określania wagi, sygnału, sprawdzania czegoś, ratowania życia, nawet ten patent. Także zobaczymy. Nanorej kojarzy się z czymś po prostu jakimś laserem, czy, czy, czy czymś do właśnie ważenia, mierzenia. Także zobaczymy, co to za patent. Czas pokaże. I to zdjęcie odzwierciedla wszystkie. Shitcoiny, czy shit produkty, które mamy w świecie krypto, i prawdziwy diament jest może tutaj jeden, zobaczcie, same czerwone shitcoiny na dole, a może jeden projekt gdzieś tutaj się znajdzie, jak odsłonimy, zrobimy swój research i w końcu znajdziemy to złoto perełkę. A tutaj dowiadujemy się, że Bitmain już ma niektóre sprawy sądowe w tym momencie, więc może to oznaczać kolejne problemy finansowe bitmaina. Mamy tutaj dokładnie na. Twitterze odpisane, ile tych spraw w sądzie jest w tym momencie. No i hmm, bardzo ciekawą robotę zrobił właśnie Samsung Mao. E, tutaj, jeżeli chodzi o Bitmaina, sprzedawali prawdopodobnie S15 z 30% stratą, nawet do produkcji. I hmm, teraz y, tutaj też wychodzi z tego, że mają problemy z tym nowym chipem, który używają, i 60% jest tylko poprawnych tych. Chipów do antminerów, antków i że nawet nie mają skąd brać tych 7 nanometrowych chipów, bo są sprzedane po prostu do Apple, Qualcomm, Huawei, Nvidia i AMD w tym roku. Zostawię linka do tego tweeta, bo bardzo ważne, jeżeli ktoś inwestuje po prostu w Bitmain czy w Antki, może się okazać, że te 17 mogą być niewypałem. Z tego tutaj wynika. To jest oczywiście opinia i research tego pana. Dajcie znać, jeżeli jest. Inaczej. Ok, to by już na tyle w tym wydaniu. Dzień dobry, krypto. Wrócimy oczywiście po północy z wiadomościami na poniedziałek. A jeszcze może coś tutaj do tego czasu Bitcoin Phoenix zrobi. Jeżeli nie, to na pewno zrobi na poniedziałek, wtorek i środę, żeby już nie przepracowywać się. Niedziela jest dla mnie przynajmniej tutaj. Wy odpoczywacie z rodziną, tak jak mówiłem, a ja sobie pracuję, bo wtedy w poniedziałek i we wtorek mogę skupić się tylko na Dzień dobry, krypto. Nie muszę nic dodatkowego robić. Także pamiętajcie. Zostańcie z bitcoinem.